Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie ponownie z mojej kuchni. Dzisiaj przychodzę do Was znów z filmikiem dwuczęściowym. Chciałabym się z Wami podzielić, co dzisiaj będę jeść na obiad. Także w tym filmiku pokażę Wam, jak przygotować quinoę, czyli komosę ryżową curry. Jest to bardzo prosty przepis. Komosa ryżowa jest niesamowicie zdrowa. Jest bardzo bogata w białko, witaminy z grupy E, witaminy z grupy B. Posiada również kwasy omega-3. Jest po prostu, ma niesamowite właściwości, na przykład przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne i nie posiada glutenu. Także ludzie, którzy są uczuleni na gluten, jest to dla nich bardzo dobra opcja. Ja komosę ryżową pokochałam po prostu ostatnio i tak bardzo ją często jem właśnie jako część posiłku głównego obiadu. Uwielbiam po prostu, jest w smaku, dla mnie jest niesamowita, szczególnie jak się ją właśnie fajnie doprawi. Ja dzisiaj tą komosę będę jeść z kotletami jaglanymi, z pieczarkami, ale również fajnie się komponuje z mięsem czy też z rybą, naprawdę z czymkolwiek. Polecam Wam bardzo gorąco, mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam! Okay, tutaj mam komosę ryżową, to jest 1,5 szklanki i ja mam ją tutaj przepłukaną. Następnie tutaj jest jedna średnia cebulka pokrojona w kostkę. Z przypraw będziemy potrzebować przyprawy curry, pieprz czarny i tutaj mam troszeczkę soli himalajskiej, oczywiście może być sól morska. I będziemy potrzebować na to 1,5 szklanki komosy ryżowej, będziemy potrzebować jakieś 3 szklanki, mniej więcej 2 razy tyle wody. Najpierw do garnka dodaję komosę ryżową i około 3 szklanki wody. Czyli pamiętajmy, że 2 razy tyle, ile komosy ryżowej. Następnie dodaję cebulę. Teraz przyprawę curry. Ja tu miałam akurat średniej mocy pieprz czarny. Sól. Ładnie to wszystko teraz wymieszam. Następnie przykryję i gotuję na takim mniej więcej średnim ogniu, aż wszystko się wchłonie ładnie, ta woda. I tak to wszystko wygląda. Ta komosa powinna być taka, troszeczkę mieć taki perłowy kolor. Życzę smacznego!